Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego druku, druk numer 254. W sprawie zadań powierzonych z zakresu pracy remontowej gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2013. Paragraf pierwszy. Rezygnuje się z zadania powierzonego z zakresu pracy remontowej gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2013. Uchwalonego uchwałą Rady Dzielnicy 15 Mieszczyjących dnia 25 pod nazwą Zespół Szkolny Przedszkole nr 5 Osiedla Oświecenia 30 Montaż Aqua Stop Posłuszania na Grzybianie Szatki dla klas 03. Paragraf drugi. Pozostałą kwotę 25 590 przeznacza się na zadanie powierzone z zakresu pracy remontowej gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2013 pod nazwą Zespół Szkolny Przedszkole nr 5 Osiedla Oświecenia wybudowanie placówek dla przedszkolaków. Proszę Państwa, ja może wytłumaczę zaistniałą sytuację. Jeżeli dobrze pamiętacie, dofinansowaliśmy w kwocie 40 tysięcy złotych ogródek przy szkole 144, jego całkowity koszt 150. I cieszę się, że kosztem 40 tysięcy cały ogródek zostanie przekazany do Zespołu Szkół nr 5 na Osiedlu Oświecenia. Pieniądze zostały też zagwarantowane do przeniesienia w Wydziale Edukacji. I powiem Wam, że ostatnio po 4-5 inspektorów chodziło. Cały czas były jakieś przepychanki. Po czym jak dojechał, lądował Pani Dyrektor na stole, to zadzwoniła do mnie od razu, ponieważ Pan, który miał przenosić te rzeczy, powiedział, że on udziela testu na te urządzenia. W tym, co jest napisane, urządzenia zawodowe dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat. No i teraz Pani Dyrektor powiedziała, po co nam taki pracownik, jak to ma być dla przedszkolaków. Natomiast firma jedna powiedziała, że w kwocie 50 tysięcy złotych wybudować taki placek. Dlatego pieniądze, które fortele może z Wydziału Edukacji zostały przeznaczone na 30 tysięcy na przeniesienie tego placyku, które są, żeby został zatrzymane, plus te 25 tysięcy przeznaczone na dofinansowanie. Ja trzymam, kibicuję im. Natomiast no nie jest to nasza żadna wina w tym. Nie. Czyli przy tym zostajemy dalej z problemem czasami tych alkoholików. A to jest niesamowite, panie Piotrze. Poprzednie się alkoholicy. Słuchajcie, samo myśmy na ten temat rozmawiali z panem inspektorem, rady. Same przeniesienie tego placu zawód kosztuje 30 tysięcy. Przeniesienie. A za 50 tysięcy mamy nowy, wybudowany plac zabaw, gdzie mamy wszystkie atesty odnośnie tych dzieciaków, tych przedszkolnych. Oczywiście, że tak. Już proszę Państwa, że i otworzymy dyskusję. Proszę o opinię Komisję Merytoryczną. Komisja Sportu i Rekreacji Seniorów. Komisja Rewizyjna. Budżetowa. Opinia Wałek, właśnie za. Infrastruktury komunalne. No właśnie za. Praworządności. Nie opiniowała. Edukacji. Opinia Wałek, do właśnie za. Pomocy społecznej. Ja wiem. I teraz otwieram dyskusję. Ja tam często przychodzę koło tego placu zabaw i czasem się to widzę, zwłaszcza w wolne dni, jest tam naprawdę dużo dzieci z babciami, bo już tam jest cień, po prostu nie ma tego. A że wieczorami to wszędzie ci wieczki są. Od tego jest strasznie istotne. Dlatego mówię, no jestem w pracy potrzebny, naprawdę jest tam, proszę, że mają się wypoczywać i dobrze, że on został. Zgadzam się, ok, zostaje pracy, natomiast no, mieszkańcy nie zostali pozbawieni po pracy, który został wybudowany na terenie szkolnym i jest, mam myślę, że mógł dostępny. Czyli został wzbogacony. Zobaczymy, co nam jeszcze życie pokaże. Pan Dominik Moro. Ja tylko jedno chciałem powiedzieć, że miałem możliwość jeszcze rozmawiać z jedną mamą, która była na tym placu i głosy są pozytywne, bo ci rodzice byli zadowoleni, że ten plac jest i to tak naprawdę był jeden, który w bardzo parne dni pozwalał schronić się przed słońcem w cieniu. Także też przychylam się, że być może wieczorami przesiadują na ten plac. Ale to wszędzie. Dziękuję. Piotr starał się wrzucić do problemu, który jest troszeczkę, bo też rozmawiałem z mamą, tak? Jest problem tam nadmiernych ilości szkieł, które właśnie po wypiciu alkoholi to są ten, więc na tym powiedzmy sobie, żeby klimat bardziej zwłaszcza tutaj trzeba wyważyć, czy z kosztem bezpieczeństwa, nie mówię tutaj o szkle, a jest tego trochę, zaznaczam, można się przejść, można to zobaczyć, a służby porządkowe nie zbierają tak dokładnie, bo po pierwsze to jest po części w prawie, jeżeli to się już rozwija, po części jest to w prawie, więc ciężko też to dotrzeć. A
dzieci, jak wiemy, wszystko interesuje i obyśmy nie musieli też... Doczekasz takich chwil, gdzie faktycznie ma takie słabo. Ktoś rozmawiał do pani Zabino? Nie, no nie wykluczone, że to jest... A, mam. Życie z drugiej strony będzie może i rozproszone. Przypominam, że raz w miesiącu odbywa się tak zwany przegląd wszystkich ogródków, dlatego uczulam radnych, którzy będą na przeglądzie, żeby zwrócili uwagę, jak wygląda utrzymanie tego. Ostatnio pan drzewa. A my czasami sprzątają w ostatniej chwili przed naszym przybyciem. Przyjeżdżam na miejsce na oświecenia, a tam goście spieszają przed nami z workami. Słuchajcie, to co pan przewodniczący ma rację, nie może być tak, że my będziemy likwidować jakieś place zabaw, że tam po wieczorami przysiadli jacyś goście, którzy zabrali się alkohol. Jest do tego straż miejska, my możemy też jako radni dzielnicy uczulić, mamy tutaj przecież zespół do spraw takich spraw, uczulić i policję, i straż miejską, żeby częściej tam przybrali. Ostatnio zakupiliśmy im rowerki, nie ma żadnego problemu, żeby raz na jakiś czas tam się kurczę pojawić. Wszystko. A nie to, żebyśmy kasowali plac zabaw dlatego, że oni tam wieczorami piją. To jest dla dzieciaków wybudowane, a jak tam piją, to od tego są mandaty. Rowerki, rowery, jak to chyba 16. No, ale u nas też będą jeździć, nie? I nigdy nie widziałem. Panie Piotrku, ja mogę psa pożyczać, bo ja nie chcę wejść na teren odwrócony. Mamy ze sobą. Słodku, przemówuj. No to głosujcie, sprawdzajmy. Proszę Państwa, to trzeba tylko na zakończenie powiemy tak, że stworzymy listę, która będzie prosić Komisję Bezpieczeństwa. Nie napiszmy 10-15 miejsc, napiszmy 5 strategicznych miejsc, czyli typu skate park, typu plac zabaw. Boisko tartanowe. Jest pan na górze? Nie, jest spokojnie. Dobrze, proszę Państwa, proszę Komisję Bezpieczeństwa o zmianę na kierunku śmieciu i przekazał zarówno do policji, jak i do straży miejskiej. Zobaczymy, że się za jakoś... To w przyszłym miesiącu zaproszę w takim wypadku i straż, przedstawiciela straży miejskiej, straży policji. No jeżeli ktoś ma do nich przydziałowa komisja, i wcześniej wniosek złoży i tak dalej. Słuchajcie, była propozycja, żeby zaprosić tutaj w nowym roku szkolnym, a nie zrobiliśmy tego we wrześniu, w październiku. Jeżeli masz takie życzenie, zaprosimy również przedstawicieli policji albo straży miejskiej, to zważam pod rozwagę tutaj Komisji Bezpieczeństwa na sesję. Myślę, że wtedy każdy powie co oni. Zadanie powierzenie z zakresu pracy remontowej gimnazjum szkół. Kto jest za? Numer 33 łamane przez 254 łamane przez 2004. Proszę Państwa,